Witam Państwa bardzo gorąco w siedzibie Rady Wspólnoty Samorządowej Śródmieście. Chcielibyśmy razem z członkami nowo wybranej Rady rozpocząć cykl spotkań, dzięki którym Państwu się będzie mieszkało lepiej w naszej dzielnicy. To jest drugie spotkanie. Pierwsze było na temat rewolucji śmieciowej, a dzisiaj spotykamy się z grupą trzymającą władzę w Wałbrzychu, czyli chciałbym powitać pana prezydenta, pana komendanta policji i pana radnego Straży Miejskiej. Serdecznie panów witam. Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, że to spotkanie wyszło, jakby inicjatywa tego spotkania wyszła od pana komendanta policji, dlatego że chciałbyś z Państwem porozmawiać na temat wszelkich kłopotów, jakie Państwo macie tutaj związanych z bezpieczeństwem, z poczuciem bezpieczeństwa. Także to nie jest tak, że policja w Wałbrzychu nie myśli, nie dba o mieszkańców, tylko chciałby Państwa wysłuchać i Państwu pomóc. Dlatego myślę, że już możemy spokojnie rozpocząć nasze spotkanie. Może dwa słowa, czy zaczniemy od mieszkańców najpierw? Tak? Dobrze, proszę. Zaprosiliśmy również do tej debaty pana prezydenta i Straż Miejską, ponieważ na co dzień współpracujemy i mam nadzieję, że ta współpraca jest owocna i będzie jeszcze lepsza. Ja chciałbym Państwu zaproponować to spotkanie w formule takiej życzliwości. Jestem otwarty na to, żebyście Państwo pytali, a przede wszystkim zgłaszali swoje uwagi co do funkcjonowania policji i ewentualnie miejsc, które dla Was są niezbyt bezpieczne, czy ewentualnie mogłoby to być podpowiedź do naszej pracy. Prosiłbym, żebyście Państwo nie odwoływali się tylko i wyłącznie do swoich spraw, tak? Że sąsiad za ścianą, że banki przed Waszym domem, bo tej rozmowie nie będzie końca. Chciałbym, żebyśmy poruszyli problemy takie ogólne. Jestem również otwarty na przyjmowanie uwag co do funkcjonowania jednostki, którą kieruję. Ale przede wszystkim chciałbym, żebyśmy tutaj w takim pełnym zrozumieniu wymienili swoje spostrzeżenia i umówili się na przyszłość, że zweryfikujemy to, co Państwo dzisiaj tutaj zapowiadacie jako pewnego rodzaju problem. Witam Państwa i myślę, że będzie to miłe i owocne spotkanie. Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że w naturalny sposób chciałem to przywitanie dopełnić. Przyjąłem zaproszenie z oczywistych powodów pełnienia funkcji gospodarza w mieście, również w Śródmieściu. Śródmieście zresztą jest jakby w sposób naturalny pewnym rdzeniem miasta. W naszych warunkach chyba Śródmieście ogniskuje w sobie szereg zagadnień, nie chciałbym powiedzieć problemów, ale jeśli mielibyśmy dzisiejszą dyskusję, choć niekoniecznie tak musi być, przeprowadzić w takim duchu tych zagadnień, które ogólnie mówią, czy ogólnie da się ująć sformułowaniem bezpieczeństwo, to rzeczywiście porządek i bezpieczeństwo w Śródmieściu, szerzej nieco w starszych dzielnicach, jest chyba zagadnieniem żywym i bardzo ważnym. Nie muszę dodawać, że również tak jak pan komendant na co dzień jak najbardziej życzliwie odnosimy się do wszystkich tych propozycji, postulatów, państwa uwag, które właśnie niosą w sobie taki element troski o porządek i bezpieczeństwo. Jakbym miał powiedzieć, co mi najbardziej przyświeca w codziennej pracy od 2 lat, bo właściwie za chwilę mija 2 lata, od kiedy pełnię funkcję prezydenta, to mogę powiedzieć, że czystość, porządek i ład to jest jakiś rodzaj mojej takiej wewnętrznej obsesji, która mam nadzieję, jest dla Państwa również, jeśli chodzi o pozytywne skutki, widoczne.
kilka zagadnień czy kilka działań w ostatnich 2 latach w Śródmieściu było podyktowanych właśnie tym, aby poprawić, aby polepszyć i komfort Państwa życia, i poczucie bezpieczeństwa, i poczucie pewnego ładu. Wszystkie one w mniejszym lub większym stopniu były prowadzone w porozumieniu z Policją, czy Strażą Miejską. Chciałbym przynajmniej 2 zdania o każdym z tych pomysłów czy projektów powiedzieć. Po pierwsze, może nie jest to najważniejsze, tak przychodzi mi do głowy, zwiększaliśmy i zwiększyliśmy zakres i skuteczność monitoringu miejskiego. Za chwilę dopełnimy ten system, oddając go do użytku, on właściwie już praktycznie działa. Właściwie 2-krotnie zwiększyliśmy liczbę kamer, sprzęt jest nowoczesny, uzyskaliśmy na to dotację unijną. Czy monitoring rozwiązuje wszystkie problemy? Oczywiście, że nie, ale jak Państwo widzicie z różnych doniesień medialnych, telewizyjnych, jednak coś tam działa. Ja bym powiedział, że należę do tych, którzy uważają monitoring za jedno ze skutecznych narzędzi przywracania ładu i porządku, na przykład w naszym mieście. Może nie wszędzie się to sprawdza, wierzę głęboko, że u nas tak. Po drugie, trochę inaczej, mam nadzieję, że wyraźnie dla Państwa lepiej, skuteczniej, pracuje Straż Miejska. Po pierwsze, jest więcej funkcjonariuszy na ulicach, jest więcej patroli jednoosobowych, a nie dwuosobowych. Z raportów, które mam, z liczby tych raportów, wynika wyraźnie, że aktywność jest znacznie większe niż była, ale wiem też z rozmów z Państwem, z pisanych do mnie interwencji, telefonów, że Państwo macie znacznie większe oczekiwania od funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Chcę też jednak powiedzieć, że uczestniczyłem w takim spotkaniu z mieszkańcami na zaproszenie w lokalnej społeczności w jednym z miast wojewódzkich Dolnego Śląska przedwczoraj. I mnie zapytano, my chcemy zlikwidować Straż Miejską, czy Pan też jest takiego samego zdania? Więc widać wyraźnie, że ta skala opinii o funkcjonowaniu Straży Miejskiej jest z jednej skrajności w drugą. Jestem za tym, żeby Straży Miejskiej było, żeby była skuteczniejsza, żeby było więcej, żeby miała więcej narzędzi, żeby była bardziej mobilna, skuteczna. No, mówienie o tym, że sprzątamy więcej, że zatrudniliśmy więcej ludzi do sprzątania, że odpracowujemy dług, że są roboty publiczne, zamiatanie. W tym roku akcja zima i po zimie angażuje 3 razy tyle środków, ile było w minionych latach. Mam nadzieję, że Państwo to widzicie, aczkolwiek ja sam chodząc po ulicach powiedziałbym jeszcze trzeba, jeszcze. Park Sobieskiego. No myślę, że ci, którzy pamiętają rozmowy moje pierwsze z mieszkańcami Śródmieścia 2 lata temu, to ja mogę zacytować, jakie były postulaty. Żeby zrobić porządek na Placu Rycerskim, żeby zrobić porządek na Placu Magistrackim, żeby zrobić wreszcie coś zrobić z Parkiem Sobieskiego. To się powtarzało jak że tak powiem, zaklęcie. No i ten Park Sobieskiego, myślę, że Państwo widzicie, że wygląda zupełnie inaczej. Prace się toczą cały czas. Wydaliśmy na to ponad 2 miliony złotych. Zaniedbania tego parku, w zakresie tego parku były mniej więcej takie 50-letnie. Jest w tej chwili tam, jakieś, powiedziałem, 40% zrobione tak, jak powinno być. Toczą się prace powyżej w tej chwili tego pomnika na Alei Wyzwolenia i już w projekcie są następne prace jeszcze w tym roku pozostałych ścieżek. Założyliśmy tam 30 kilka lamp z monitoringiem, nie na wszystkich oczywiście, następnych 40 lamp oświetleniowych instalujemy. Park Sobieskiego będzie za jakiś rok, półtora
naprawdę oazą spokoju, porządku, no ale trzeba powycinać to, co jest zmurszałe, trzeba ponaprawiać drogi, zbudować te drogi, bo one nigdy nie były zrobione. Trochę to zajmuje czasu. I ostatnia kwestia to jest to, co z panem komendantem wielokrotnie rozmawialiśmy. Poczucie bezpieczeństwa zależy również od porządku w ogóle w mieście, a porządek to jest na przykład to, że są, że jest dobre oświetlenie. Może państwo to zauważyliście, może nie, ale w ciągu ostatnich 2 lat w Śródmieściu wymieniono praktycznie wszystkie punkty oświetleniowe, 400 lamp nowych. Te wszystkie, które były zepsute, zostały naprawione. Systematycznie wymieniamy w ogóle na nowe słupy, instalacje. Każda nowa ulica, ostatnio w Śródmieściu to była ulica Pługa, to też nowe latarnie. Chcemy, żeby Śródmieście było oświetlone tak, żeby dawało poczucie bezpieczeństwa, bo jak jest mniej zarośli, więcej światła, więcej jasnych przestrzeni, to poczucie bezpieczeństwa jest większe. Państwo piszecie do mnie maile, listy piszecie, przychodzicie do mnie, dzwonicie, SMS-y wysyłacie i dobrze, bo na tym polega rola, żeby gospodarza, władzy, żeby się wsłuchiwać. Dokucza wam bardzo państwu tak zwany, przepraszam za wyrażenie, element w Śródmieściu. Przysyłacie mi państwo mnóstwo, myślę, że i pan komendant ma te same informacje, może troszkę czy rzadziej, ale pewnie podobne. Najlepiej te recepty skwitować w ten sposób, jak państwo mi podpowiadacie. Wziąć, wyrzucić, przyprowadzić tutaj tych, którzy są porządni, tak? No ja bym powiedział, już abstrahuję od tego, czy tak się z tym zgadzam, czy nie, to mogę powiedzieć, że to jest niezwykle trudny proces. Część ludzi w naszym mieście nie płaci czynszu. Nie możemy zastosować wobec nich metod, które by rozwiązywały problem typu przenieść do innych lokali z wielu powodów. Mamy ich za mało. Po drugie, sytuacja każdej rodziny, każdej osoby jest bardzo często indywidualna. Prawo polskie chroni lokatora w sposób niesłychany, a każde rozwiązanie o charakterze siłowym napotyka na bardzo duży opór. Niemniej uważam, że potrzebna jest w tym zakresie cierpliwość, determinacja i konsekwencja. Czyli mówiąc krótko, jak się pojawi tylko lokator, który nie płaci, a możemy mu znaleźć lokal socjalny, też nie za darmo, to należy go tam przenieść, dać mu ten lokal socjalny, a na razie w Wałbrzychu odziedziczyłem kilkaset osób, które ma nakaz do eksmisji do lokalu socjalnego, tylko że lokali socjalnych mi nie zostawiono w spadku. I to mieszkanie często w dobrym miejscu, dobre, sprzedać albo przekazać osobom, która gwarantuje, że będzie płaciła czynsz. To wszystko niestety wymaga trochę czasu. Jak państwo wiecie, podjąłem decyzję o wybudowaniu nowych mieszkań komunalnych. Nie myślę, że miałem potrzeby tracić energię. Będziemy budować od lipca mieszkania komunalne, nie socjalne, tylko komunalne. To pozwoli jeszcze poprawić trochę sytuację. To znaczy niektóre osoby ze Śródmieścia, które mają za duże mieszkania, ale są w stanie płacić czynsz za nieco mniejsze z wygodami, przeniosą się, mówię szczególnie o osobach starszych. Budujemy 2 domy na Staszica, 4 domy na ulicy Wiejskiej i na Podzamczu 4 budynki, właściwie 5. Kończąc ostatnie zdanie, chcielibyśmy środek Śródmieścia uczynić obszarem, powiedziałbym, przeznaczonym dla mieszkańców, dla turystów, dla przechodzących, czyli krótko mówiąc, obszarem zamkniętym dla ruchu kołowego. Tak jest w całej Europie, tak jest w większości miast w Polsce i tak będzie w Wałbrzychu. Zarówno rynek, jak i plac magistracki, przy zapewnieniu oczywiście miejsc parkingowych w okolicy,
powinny być przeznaczone dla ludzi, którzy chcą tam chodzić, spędzać czas, mieć cicho, spokojnie, odwiedzać, wsłuchać się w szum fontanny, czyli tak jak dzieje się to w całej Europie. Ten promień dostępu do Śródmieścia w niektórych miastach europejskich już jest w tej chwili tak duży, że trzeba wysiąść z samochodu, wsiąść w metro albo w autobus, inaczej się do centrum miasta nie dojedzie. Ja byłem z powodów służbowych, bo poszukiwaliśmy tam inwestora, że tak powiem, w Wałbrzychu. W Berlinie byłem miesiąc temu, to musiałem w Polsce kupić specjalny bilet wstępu dla mojego samochodu służbowego, żeby wjechać do centrum Berlina. Ten bilet kosztował bodajże kilkanaście euro chyba. Inaczej bym nie mógł legalnie wjechać do, nie powiem, że tam do rynku do Berlina, w ogóle do dzielnic Śródmieścia. Więc to nie jest polski wóz. Przenosimy biuro wystaw artystycznych do Śródmieścia. Chcielibyśmy bardzo, żeby było jak najwięcej instytucji kultury, bo handel w Śródmieściu, jakkolwiek pochylamy się i pomagamy, staramy się pomagać przedsiębiorcom, handel w Śródmieściu nigdy nie będzie taki, jaki był kiedyś, bo ogromna większość klientów poszła i idzie do supermarketów, do centrów handlowych, a co tu dużo mówić, spora część też kupuje przez internet. To się wszystko na naszych oczach zmienia. Trzeba znaleźć dla Śródmieścia pomysł. I pomysł jest we wszystkich miastach europejskich taki sam. Kultura, spędzanie wolnego czasu, spokój, park, turysta. Wcale ich tak mało nie ma, a trzeba, żeby było ich trochę więcej. Usługi, restauracje, tego typu. Proszę bardzo. Orientuję, lokator to jest osoba, która ma podpisaną umowę najmu. Tymczasem w Wałbrzychu osoby, które włamują się do lokali, zajmują je nielegalnie, muszą być eksmitowane. Parę lat temu przez wiele miesięcy próbowałam dojść do tego, czy jest to uchwała Rady Miasta, czy jest to jakaś ustawa rządowa. Nie znalazłam przepisu, który by coś takiego głosił. Osoba włamująca się do lokalu nie jest lokatorem. Gdyby ktoś do mojego mieszkania własnościowego się włamał, to ja mam przeprowadzać eksmisję. Coś chyba jest nie tak. Poza tym znam przykład, panie prezydencie, kiedy osobę próbowano eksmitować. Jest postanowienie sądu eksmisji z 2008 roku grudnia. W grudniu 2009 roku sprawa przechodzi do WIM-u. Dwa lata temu dowiadujemy się, że sprawa o eksmisję tej osoby z tego lokalu już jest w sądzie. Jeżeli sąd wałbrzyski po 20 razy rozpatruje tą samą eksmisję, nie da się eksmitować. Wierzę. Jeszcze chciałam do Straży Miejskiej. Ostatnio co prawda nie prosiłam o żadną pomoc w sprawie znalezienia czegoś na kamerach, ale zdarzyło mi się kiedyś, że pan ze straży, który przy monitoringu pracuje, powiedział, że muszę powiedzieć, o której godzinie było zdarzenie, bo on nie będzie 24 godziny przeglądał. My mamy monitoring w budynku i na naszym, na pewno słabszym od Państwa rejestratorze, godzinę przegląda się półtorej minuty. Jeżeli Państwo nie wiecie, jak to robić, to ja spróbuję się zorientować jednym, bo nie mogę pomóc. No i jeszcze do interwencji policji ostatnio. Na Moniuszki była taka sytuacja, kiedy młodzież tam się sobie nie pobiła. Przyjechał patrol policyjny, wyszła mama jednego z nich, zaczęła jakieś tam bajki opowiadać. Naprawdę policja straciła dużo czasu. Przecież było to na monitoringu. Nie trzeba było wysłuchiwać, że nic się nie działo. To było i się działo. I jeszcze co do parku, panie prezydencie, tablice już są niszczone. Z przykrością stwierdzam, dzisiaj było tak, jest piękny, ale trzeba go szybciej monitoringiem sensownym opatrzyć. Dziękuję. Ja mam jedno pytanie takie. Jechałam teraz na zebranie pierwszy raz na ulicy Mickiewicza przy przystanku na wysokości, jak wsiadają ze szkoły, wyższej szkoły zawodowej, jest tam taki skwerek nieduży. Ten skwerek jest zrujnowany, zaniedbany, zarośnięta po kostki trawa, biławki jakieś zdezelowane. Przydałoby się, żeby tam ktoś coś zrobił. To jest przy przystanku, gdzie staje Aśka i Kudaska na Mickiewicza. Powyżej pracy Tugima, wyżej za tym małym kościółkiem jeszcze następny przystanek. Tam jest tak
A druga sprawa, jak wygląda sytuacja wśród miejsc, ja mieszkam w Czarnowskiej 4. Pan prezydent zna sytuację budynku. Nie wiem, co z nami dalej będzie, nikt nie chce mi powiedzieć. Nie będę tu się rozwijać, może przy okazji jeszcze. W każdym bądź razie tak, budynek jest z zewnątrz do połowy, do pierwszego piętra zniszczony. Sypie się tynk totalnie. W środku wszystko jest zniszczone. I dlaczego my nie możemy wykupić mieszkań, skoro na trzecim piętrze robione jest mieszkanie socjalne, identyczne jak moje na pierwszym piętrze. Mieszkanie socjalne za pieniądze gminy, notabene kapitalny remont. Wszystko jest robione z ogrzewaniem gazowym. A ja mam piece. Ja mieszkam 60 lat, nie mogę kupić mieszkania, nie mogę zamienić na nic innego, bo mam piece, mogę zrobić sobie gazowe, ale ja zrobię dla kogo? Dla księdza? Sprawa jest niezałatwiona, niezałatwiona. Dlatego bardzo proszę pana prezydenta coś z tą garbarską 4 zrobić. Dziękuję bardzo. Proszę siedzieć, proszę siedzieć. Nazywam się Miękina Aleksander. Mieszkam tu niedaleko na Zrobnego 12. Ale ja mam dwie sprawy do poruszenia. Jedna sprawa dotyczy takiego baru, który jest umiejscowiony tutaj w tej ulicy przejściowej z Chrobrego tam do Wysockiego. Proszę mnie przeszkadzać. I to się nazywa jedenastka w tej chwili, kiedy to się inaczej nazywało. I to jest miejsce, w którym zbiera się nasza kochana młodzież. Nie do zniesienia są soboty i niedziele, bo imprezy trwają całą noc. I po prostu nie można w tym momencie naprawdę otworzyć wody na siebie w mieszkaniu, ale ja zostałem na przeciwnicę. Już się tam zmienił właściciel, bo pierwszym właścicielem walczyliśmy i doprowadziliśmy do tego, że musiał się podnieść z tego paru i teraz już są teraz zamiany. Troszeczkę się poprawiło, ale nie bardzo. Nadal to jest, jak jest mecz piłkarski czy coś takiego, no to urwał i przerwał do godziny 12, do godziny 2 nocy. Nie do wytrzymania, szanowni panowie. I co jest najważniejsze? Tam nie ma żadnego monitoringu. Jakby było to zmonitorowane, to można ustalić, gdzie są powiedzmy winowajcy. I oni, jak młodzież przyjeżdża samochodami i odjeżdża z tego pubu samochodami, to coś jest nie w porządku. Jak można po skonsumowaniu alkoholu jeździć samochodem? Nie ma ani strażników, a broń Boże nie ma policjantów. Bo ten pub prowadzi policjant emeryt. Policjant emeryt. Jak badacze interweniowały? Dwukrotnie wzywałem patrol policyjny i obserwowałem, co się dzieje. Przyjechał, wszedł sobie po tym mostku do góry, pogadał z chłopem i odjechał. I jak balanga trwała, trwa dalej. Drugi problem to jest obok. Mamy tam takiego pana, to Greka, nie będę się wysilał, żeby wymienić jego nazwisko, nie potrafię poprawnie wymienić jego nazwiska. Bo nie było, bo to tak naprawdę mówimy dzisiaj o naszych wspólnych sprawach, to bym pewnie powiedział dokładnie tak samo jak Państwo, bo te same sprawy, czy te same spostrzeżenia, te same problemy uwierają mi jako mieszkańcowi Wałbrzycha. Natomiast te głosy, które tutaj Państwo jakby, czy wyrażacie opinię, pokazują, mówiąc trochę żartobliwie, jak bardzo trudno jest rządzić. I muszę Państwu powiedzieć, że bardzo trudno jest rządzić. Mówię to dlatego, że ani nie spotkaliśmy się na spotkaniu przedwyborczym, ani powyborczym. Po prostu jesteśmy tutaj po to, żeby nad czym się zastanowić. Państwo mówiliście bardzo często o monitoringu. Muszę Państwu powiedzieć, że ja przyszedłem do ratusza i to była jedna z pierwszych moich inicjatyw, jeśli odnoszę to do Śródmieścia, tak? Plac Rycerski, Park Sobieskiego, monitoring. Trzeba było mniej więcej roku,
taka jest procedura niestety, albo stety, w finansach publicznych, żeby po roku można było kilkanaście nowych kamer kupić i zainstalować. Ale ja też chcę Państwu powiedzieć, że mamy ich w tej chwili w Śródmieściu, już nie chcę mówić liczby, ale sporo. I jakbyście Państwo zapytali, czy specjalistów, tych, którzy oceniają bezpieczeństwo, czy to warto inwestować, czy nie, w monitoring, nie chcę powiedzieć, że tyle samo głosów jest za, jak i przeciw, bo jednak dominują głosy, że monitoring coś daje. Ale bardzo wiele głosów jest takich, który mówi wyrzucone pieniądze. I chcę Państwu powiedzieć, że jak Państwo wiecie, właściwie w Radzie Miasta ogromna większość radnych popiera propozycje moje, które zgłaszam, ale wsłuchajcie się Państwo w tych, którzy krytykują monitoring, tak? W Radzie Miasta. A więc nie ma powszechnej zgody. Po drugie, Pani wspomniała o niszczeniu Parku Sobieskiego. Bardzo cieszę się, że Pani o tym powiedziała. My zainstalowaliśmy to system monitoringu. On oczywiście nie jest w stanie tego ogromnego leśnego kompleksu, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest las. Z powodu zaniedbania to jest las. Otóż on nie jest w stanie tego ogarnąć, chyba żebym tam zainstalował 100 kamer. A proszę Państwa, 100 kamer plus całe oprzyrządowanie, to mówimy o już milionach złotych. Jak ja słyszę, a czego tam strażnik nie przyjechał, czego policjant nie przyjechał, to ja chcę Państwu powiedzieć, w tym świecie nic już nie ma za darmo. Dlatego też chcę Państwu powiedzieć, że trudno jest rządzić, przyjmując miasto z zadłużeniem 260 milionów, tu się podejmuje decyzję, żeby wygospodarować pieniądze, które są marnowane, chcemy przeznaczyć na co innego, a Państwo, i słusznie, mieszkańcy mówią 10 razy tyle. To ja za każdym razem mogę powiedzieć, a z czego? Więc rola tych, którzy rządzą, tak się złożyło, jak sądzę, w części z Państwa decyzji, ja tą rolę pełnię, jest znaleźć jakąś równowagę. Trochę tu dać, trochę próbować tu, trochę ten. Jeśli odnosić już do tych problemów bezpieczeństwa, to mogę powiedzieć tak. W Parku Sobieskiego zainstalowaliśmy 37 lamp. One kosztowały około tam 400 tysięcy, chyba 380. Kolejne w drodze. Ja nie mogę sobie wyobrazić, żeby park był bezpieczny bez oświetlenia, tak? Co do tego chyba nie ma wątpliwości. Ale to wszystko, jak Państwo słyszycie, kosztuje. A za chwilę posłyszę, po co tam prezydent ten park dla innych, a my tu mamy bezrobocie, trzeba nam dodać jeszcze dodatku mieszkaniowego. Nie pamiętacie Państwo tych dylematów, które były rok temu na posiedzeniach Rady Miasta? A my dodawaliśmy dodatek mieszkaniowy tym, którzy przyjeżdżali samochodem do MOPS-u zabierać te pieniądze, tak? Pamiętacie Państwo? A jak likwidowaliśmy... Znaczy, chcę przez to powiedzieć, że trzeba cały czas to poprawiać, ale nie ma nic bezkonfliktowego. Pani powiedziała, że są niszczone, czy tam te tablice. Otóż chcę powiedzieć, że nie dalej jak 8 miesięcy temu rzuciłem hasło pytania. A może ogrodzić Park Sobieskiego? A może go na noc zamknąć? A może go chronić? Przygotowaliśmy regulamin. Ze Strażą Miejską przygotowaliśmy program zamykania na noc. Patroli na elektrycznych tam wózkach czy rowerach policzone mamy. To nie są wielkie pieniądze. Ale jak nawet widzę po reakcjach tutaj, część mówi, tak, też jest Park Łazienkowski zamykany. W każdym dużym mieście są parki zamykane, że nie wspomnę o parkach w wielu krajach w Europie. A część mówi, nie wolno. Co więcej, jak chciałem prześwietlić drzewa, bo kiedyś ten park był parkiem takim, że z tych punktów, tych wysokościowych widać było panoramę Wałbrzycha.
to mi sprawę do prokuratora skierowano, że wycinał drzewa, mimo że miałem na to pozwolenie. Jak się okazuje, starosta popełnił jakiś błąd. Nie zmienia postaci rzeczy, że mamy tam drzew o jedną, prawdopodobnie trzecią więcej niż w założeniu parkowym pierwotnie było. Trudno jest rządzić, bo trzeba pogodzić ogień z wodą.